Zobaczcie to. Jak ktoś mi powie, że widział coś piękniejszego w życiu, to w to nie uwierzę. Wow. 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 Spójrzcie, mają nie tylko Maserati, ale mają również silniki. Tu jest jeden z Ferrari, tu jest Maserati. I wszystko samochody piękne, sportowe. Prywatne. W życiu nie widziałem czegoś takiego. Prywatna kolekcja samochodów. Kopara opada. Wow. O, jest Alfa Romeo z dwa modele. Coś pięknego. Czy na górze? Już tu na górze są. Wow. Nawet nie wiedziałem, że takie są modele. Ten jest podobny do Ferrari. Chodźmy zobaczyć do góry. O, ale można zostawić giszty, zobacz. Wow. Wszystko jak pięknie to jest zrobione. Ile motocykli, zobaczcie. Najpiękniejsza kolekcja, jaką w życiu widziałem. Podkreślam po raz kolejny. Prywatna. To nie jest muzeum, do którego dopłaca państwo. I pomyśleć, że o mały włos nie doszło do tragedii. W latach 90. ta rodzina pani nie znalazła się na skraju bankructwa. I żeby ratować się od tego, że państwo mogłoby im zabrać wszystko, banki, byli gotowi sprzedać tą kolekcję, którą tutaj mają. Samochody podobno były już spakowane do kontenerów. Na szczęście udało im się, nie wiem dokładnie, czy zaciągnąć inny kredyt, czy uzbierać pieniądze na spłatę długu, ale ostatecznie samochody nie trafiły na statek. Pewnie miały być sprzedane gdzieś do Stanów. Są i nowsze modele.
Także jak widać ta chęć i miłość do tej marki Maserati jest utrzymywana nadal. Wow. To jest prawdziwy efekt wow. No, powiem wam, kopara mi opadła. I po tym, jak byliśmy już w muzeach Ferrari i Lamborghini, wydawało nam się, że nic już nie jest nas w stanie zaskoczyć tutaj. Ale... Proszę bardzo, nie tylko pełnowymiarowe, ale również miniaturki. Jest dla nich specjalne miejsce i specjalne gablota.